Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Maj to miesiąc samorządowych sprawozdań budżetowych. Nad raportem z realizacji budżetu kilka dni temu pochylili się radni Suwalskiego Powiatu Ziemskiego. Pierwotny plan finansowy przewidywał, że do kasy powiatu wpłynie nieco ponad 33 240 000 zł. Okazało się, że rok był znacznie lepszy niż planowano. Na koniec 2020 roku dochód okazał się wyższy o ponad 12 milionów i finalnie zamknął się w kwocie przekraczającej 45 milionów 300 tysięcy. Ubiegły rok zakończył się nadwyżką budżetową, informuje urząd, a Witold Kowalewski, starosta suwalski, dodaje, że ten rok był bardzo dobry pod względem inwestycji. Wydaliśmy na nie 8 milionów 187 tysięcy, wskazuje. Niemal 4 miliony złotych zostały spożytkowane na wydatki remontowe. Tak jak w każdym samorządzie, znaczną część rocznych dochodów pochłania oświata i pomoc społeczna. W powiecie ziemskim te dwie sfery kosztowały ponad 19,5 miliona złotych.